Moi drodzy, po 10 latach przychodzi mi zakończyć pracę na stanowisku dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych i zgodnie z naszym statutem przekazać obowiązki mojemu następcy. Ten czas, te 10 lat posługi na rzecz misyjnego dzieła Kościoła to była fantastyczna, wspaniała, ale jednocześnie zdaję sobie z tego sprawę niezwykle odpowiedzialna przygoda i zadanie, które Boże Miłosierdzie wyznaczyło mi w Kościele i przez Kościół. Podsumowując ten czas, myślę z ogromną wdzięcznością o Was, o wszystkich, z którymi przyszło mi współpracować, o tych, którzy przez modlitwę, pracę, zaangażowanie i wieloraką pomoc współpracowali ze mną w dziele animacji, formacji i misyjnej współpracy. Z wdzięcznością myślę o księdzu arcybiskupie Nuncjuszu, o pasterzach Kościoła w Polsce i to podziękowanie składam na ręce przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Z wielkim sercem, przepełnionym wdzięcznością myślę o moich najbliższych współpracownikach z Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierali, naszym ofiarodawcom, przyjaciołom i tym, którzy przez swoją ofiarę cierpienia wspierali naszą pracę. Mam głęboką nadzieję, że przez te 10 lat, te dwie kadencje dołożyłem wszelkich możliwych starań, wykorzystując moje dary naturalne i nadprzyrodzone, aby służyć dziełu misyjnemu Kościoła. I ufam, że choćby o krok udało się zrealizować marzenie Ojca Świętego Franciszka, które wyraził w Ewangelii Gaudium, aby wszystko, styl życia, rozkład zajęć i wszelkie struktury kościelne służyły bardziej ewangelizacji współczesnego świata niż zachowaniu istniejącego stanu rzeczy. Życzę Wam, abyście dalej to zadanie realizowali, a mojemu następcy życzę, aby kiedyś, kiedy on będzie kończył swoją pracę, mógł powiedzieć, że to zadanie wykonał jeszcze lepiej niż ja. Dziękuję i wszystkim szczęść Boże.